You've got in mind. Let's see if it's gonna be fine. Tell me what you've got in mind. Let's see if it's gonna be fine. Znają chyba wszyscy Wishes Love, jeden z kawałków, który bardzo często pojawia się na planecie. Bardzo go lubicie. A teraz oni tutaj na żywo. Life Hack, Lexi and Kipo. Dokładnie tak, mamy, ja jestem troszeczkę zdyszany, bo goniłem Markowi, już za chwileczkę będzie na planecie FM, porozmawiamy sobie z nim, tak króciutko.
A oczywiście, no po prostu jesteśmy tutaj, tu w środeczku i możecie słuchać no całej śmietanki najlepszych DJ-ów na świecie. Sandropolis 2005 w Ogrodzieńcu. W Radiu Planeta FM. Dokładnie, nie zagadajmy ich więcej. Like CM People jest na scenie. Tak na sekundkę tylko. Dokładnie, przed zamkiem. Tak, grają, tak. Grają i to całkiem nieźle. Ekipa bawi się rewelacyjnie. Tyle możemy powiedzieć. Girls scattered first.
that's the first rule. Tutaj na dziedzińcu, a w zasadzie przed zamkiem, dokładnie tak to wygląda. Bo przypomnę tylko tak, Lexian, K-Fall na głównej scenie, natomiast tam na dziedzińcu second floor i bardziej takie house'owe rytmiki. Ale jest gorąco i to widać tutaj. Ale tak musi być, bo w końcu nocy świętojańska. W końcu impreza. Początek, no, wakacji, weekend, pierwszy wakacji, weekend tak, otwieramy drzwi, otwieramy bramy do wakacji. I zostawiamy was z doskonałą muzyką.
Aha. 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 I don't want it. I don't want it. I don't want it. I don't want it. Let's play. Let's fuck. Let's play. Let's fuck. Aha. 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 Let's play. Aha. 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 Day. 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 Aha. 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 To jest bezpośrednia relacja z imprezy Santropolis po Grodzieńcu. Na scenie cały czas Lexi and Kipol, ich wyjątkowy live act w naszym studiu. Gość... A tutaj już tak, gość szczególny, Marko V. Jakim rewelacjom to towarzystwie? Hello, how are you? Fine, thank you. You have a fan, haven't you? Sorry? You have a fan, haven't you? Good show, good place, good atmosphere, specific climate in Santropolis. Yeah, this is good. It was I just played and it was a great great set. I really enjoyed it and it's a great place here. Oczywiście tak jak słyszycie, doskonale mu się tutaj podoba. Doskonała atmosfera. What do you think about the Polish audience? Polish audience are very enthusiastic. They are really into music and they know a lot of my songs, so it's always nice to play one of my songs and they go crazy, so that's always good to see. Jest oczywiście bardzo zadowolony, jest zachwycony polską publicznością, tym bardziej, że po prostu, ale to wiadomo, że znamy jego sety, znamy jego piosenki, jego dźwięki, jego miksy, no i po prostu jest bardzo szczęśliwy, my również. Szalona publika w Polsce. Szalona publika. Little mad public. Sorry? Mad, crazy. Crazy mad. People, yeah, they are mad. But in a good way, not mad in the wrong way, in a good way, man. Alright, yeah. Oczywiście w tym szaleństwie musi być coś pozytywnego. Nie w szaleństwie, w sensie wariactwa, ale oczywiście doskonałej imprezy. Could you... Będzie oczywiście, tak przypomnę, Marko V jest Holendrem i już w następnym tygodniu będzie brał udział w Sound Station w Holandii. Tutaj zapytamy go, czy jest jakieś porównanie między Santropolis a Sound Station. Oczywiście tak między nami. Tam jest jakoś ponad 50 tysięcy, to jest w hali. Tu jest na zewnątrz, ale czy można coś takiego, czy można w ogóle porównać te dwa klimaty? Could you compare... No, you can't compare it because they're totally different. One is inside, one is outside. It's with a beautiful castle, and Sensation is inside in a football stadium and 50,000 people dressed in white.
This is a party and here's a party. It's two great parties, but totally different. No tak, to są dwie doskonałe zabawy, ale jedno jest na zewnątrz, drugie jest oczywiście wewnątrz. Tutaj no i powiedział jesteśmy... o tym pięknym zamku, prawda? No tak, dokładnie. Doskonale znane to miejsce w Polsce, w Ogrodzieńcu, ale oczywiście Mark po raz pierwszy tutaj zobaczył to miejsce. Do you like this castle? 14th century. It's absolute one of the most beautiful places that I ever played. I really, really like this. Really? Yeah, really. This is not normal. This is not normal. For example, in Holland, you would never ever get permission to do a party over here, or in England or whatever. So it's you should be very happy that you're have a permission to give a party over here. Tak, no to jest po prostu to miejsce, niezwykłe miejsce. Po raz pierwszy zagrał w tak niezwykłym miejscu, w takiej scenerii, zamku w Ogrodzieńcu. Maybe you should play in Windsor. What? Windsor. Windsor? Yeah. It's impossible. No. It's a crazy idea, yeah. Ale trzeba przyznać, że jeśli tak mu się coś spodobało, no to w przyszłym roku, jeśli będzie impreza, no to miejmy nadzieję, że również się pojawi. Tak. Okej. Will you play next year in Poland, in Santropolis, for example, or in Mainly? Well, this party. Yeah. If they ask me, I will definitely come back. Always. To słuchajcie, Marko Fili tutaj w naszym stolarnym studiu na imprezie w Santropolis. Zawsze go będziemy zapraszać, bo po prostu tak rozgrzał naszą publiczność tutaj, no i nas wszystkich, że naprawdę, no, czapki z głów. Czapki z głów. Słuchawki też. Dokładnie. Let's go Dutch. Okay. Thank you very much. Okay, you're welcome. Thank you very much. Do you want to... Słuchajcie, Marko Fili dalej tutaj w naszym studiu. Rozmawiamy sobie z nim. Jest naprawdę gorąco, jest naprawdę rewelacyjnie. To jest ekskluzywna relacja z tej właśnie imprezy. Z imprezy Santropolis po Grodzieńcu. Przypominam, pierwszy dzień. Ale tak naprawdę to przecież nie koniec. No i mamy coś specjalnego dla was wszystkich, którzy słuchają nas przez internet. Hi, this is Marko Fili and I want to say everybody who's listening to Radio Planeta. Thank you very much.
Happy zombie. Happy zombie. Happy zombie. Happy zombie. Are on their way. Let's sleep at day. Now close the door and just stay quiet. Beware of the zombie riot. Relacja z Centropolis w Ogrodzieńcu. A co dalej my?
pan Paweł tutaj. Pan Uchowaniec. Prawda, Zatysik. No jesteśmy dobry wami, wieczór, tak. Dobry wieczór, a teraz w zasadzie nie wiadomo, co mówić. Dzień dobry. No tak, już po drugiej. Słuchajcie, tam Lexi & Kipel, oni mieli grać według tylko tego, 20 minut. 20 tak. minut. A tutaj się rozegrali chłopaki i bardzo dobrze, bo przy takiej publiczności nie sposób nie grać tak długo, jak ona chce tylko. No tak, rozgrzali nam naprawdę publikę do czerwoności. Co tutaj się dzieje? Tego się nie da. Ale zamek teraz stał się czerwony, zwróć uwagę. Patrz, co tam się dzieje, chłopie. A teraz to się na biało robi. To oczywiście dzięki tym rewelacyjnym światłom, które tutaj... Jak się jedzie w stronę ogrodzenia... Od razu widać, od razu zamek jest podświetlony. Te światła przygotowała ta sama firma, która robi światła na Mayday. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Posłuchamy, co oni tam grają. Tylko. Yeah.
K-Paul is in your ass. We bumping that. Lexi, K-Paul is in your ass. We bumping that.